Dzień dobry, witajcie weekendowo. Ja już tutaj działam w kuchni od rana. Naleśniki zostały usmażone, jak było widać przed chwilą. Jesteśmy w domu, tak w niecałym komplecie, ale dzieci są. I my się dzisiaj wybieramy na takie zakupy, bo musimy kupić jakieś buty, słuchajcie, takie na wiosnę. Muszę kupić po prostu dzieciom takie buty, jakieś tam wiosenne Adidasy. W miarę nieprzemakalne, będziemy coś szukać. No i tak, słuchajcie, tutaj w domu różne urządzenia pracują, to może być jakiś szum słychać. No i zaczynamy ten dzień, słuchajcie. Ja mam już włosy umyte, także dlatego takie jeszcze nie spięte, muszę ich spiąć za chwilę, bo już mi będą przeszkadzać, ale jeszcze poczekam, żeby sobie troszeczkę doschły. Dobra, wycieram tutaj wszystkie rzeczy, które są pomyte, no i tak, i zaczynamy ten dzień. Także dzisiaj plany trochę zakupowe, trochę jakieś pieczeniowe, pewnie zrobimy jakieś muffinki później, no i co tam jeszcze, no zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Wam również życzę miłego dnia. Ja właśnie sobie przygotowuję sałatę na śniadanie. Wczoraj kupiłam kiełki brokuła też, tak coś dla odmiany. Dorzucę tutaj pomidor jak zwykle. Co ja tam jeszcze mam? Aha, mam jeszcze jakieś awokado. Zaraz to wszystko zmontuję, bo dzieciarnia już zjadła naleśniki na śniadanie. No i tak, wczoraj właśnie podjechałam na zakupy do Kauflanda, tak na, dla odmiany, żeby sobie odmienić już tą Biedronkę i Lidla. No i nagrałam Wam też, co kupiłam, także wrzucę Wam teraz tutaj taki haul spożywczy. Zaczynamy haul od owoców i warzyw. No i lecimy po kolei. Buraki z myślą o soku, ogórek, pomidory, sałata, jabłka i marchewka, to też do soku oczywiście. Tutaj winogrona. Wzięłam także cebulę, ziemniaki, kalarepę, paprykę. Szkoda, że nie było tych takich, które ja zawsze kupuję, czyli tych cienkich, długich papryk. No ale nic, wzięłam taką, mandarynki i banany. I reszta zakupów. No to znowu lecimy po kolei. Olej to tak głównie z myślą o jakichś muffinkach czy jakichś wypiekach, to właśnie lubię mieć taki zapas w domu, bo już mi się kończy. Tutaj jest taki miks różnych krakersików. Tutaj wzięłam mojej dzieciarni takie coś z jakąś taką, nie wiem, polewą pomarańczową, takie chrupki na odmianę. Cukier, puder, bo już mi się kończy, a też lubię mieć w zapasie, jak będzie mi, wpadnie mi do głowy jakieś pieczenie czegoś. Kurkuma, tutaj mam kubusie, koncentrat pomidorowy, wzięłam również takie, taki krem kakaowy i właśnie jakiś taki z serii bio, spróbuję, czy to będzie dobre. Tutaj jest gorzka czekolada. Te krakersiki o smaku czakalaka są bardzo fajne, bo już kiedyś ich kupowałam, spróbowaliśmy i naprawdę są bardzo dobre. Tutaj mam bułki takie z żytem, też są fajne. Tutaj z tej serii niemarnowania, jak tu jest napisane, marnowanie nie mam w planie, więc jakiś taki żytni chlebek wzięłam, bo widzę, że jest super świeżutki, także może wczorajszy, także kompletnie mi to nie przeszkadza. Tutaj jakiś taki chleb sanocki, też nigdy go nie kupowałam, zobaczymy. Mieszanka studencka, tutaj dla dzieciarni takie musy. Tutaj wzięłam takie różne batoniki też typu musli i tak dalej. Oczywiście, że to jest z cukrem, wiadomo, ale wiecie, tak na jakąś tam przekąskę od czasu do czasu kupuję. Surówka Kolesław, tutaj mam kiełki z brokułu, mam zamiar ich dodawać do sałatek. Skyr, taki z truskawkami, też jest bardzo dobry. I tu jeszcze wzięłam taki jogurt, też truskawkowy. Filety z kurczaka, tu jest taki serek do smarowania. Tutaj mam worki do kosza na śmieci, takie 10-litrowe, bo u nas właśnie taki jest kosz. Tutaj mamy co? Camembert, serek taki... No taki wiejski, wiecie, mój Mikołaj też bardzo lubi, także będziemy zajadać.
dwie paczki kabanosów, tu są jakieś wieprzowe i z szynki. Jaja wzięłam dzisiaj takie z chowu ściółkowego, bo są mi potrzebne do jakichś tam muffinek, także po prostu wzięłam, bo są tańsze. Tutaj mamy takie kulki jakieś wegańskie, też na próbę zobaczymy, jakie to będzie, bo nigdy tego nie próbowałam, więc dzisiaj sobie taki obiad strzelimy i do tego będą sajgonki, takie z warzywami. No i jeszcze jakaś surówka, czyli właśnie to, taki jest plan. I tutaj jeszcze parówki z krakusa, takie dobre z natury. Dobrze, no to całe takie oto moje zakupy. Kawa zrobiona, to teraz szybki łyk, sałatka zjedzona. Wszystko mam przygotowane, bo od razu wiecie co, wczoraj sobie zamarynowałam filet z kurczaka w takiej fajnej marynacie. Będę dzisiaj robić na obiad takie stripsy a la KFC. Tutaj właśnie jest filet z kurczaka i jest mąka, jajko, mleko i przyprawy różne. I to się marynuje od wczoraj i myślę, że to będzie całkiem fajne na obiad. Czekaj Marysia, żebym Ci tutaj nie uderzyła w głowę, dzięki. Mikołaj szoruje zęby, tak? No, a ja tu właśnie, słuchajcie, wykańczam moją taką pomadkę ochronną z Ekszyna. Po prostu skończyła się już tak totalnie, wygrzebałam już wszystko, co mogłam. Bardzo fajne są te pomadki Gadły. Dajcie mi coś powiedzieć. Bardzo fajne są te pomadki i my jeszcze mamy takie zwykłe, bezbarwne, takie niebieskie, to dzieci sobie używają, to znaczy niebieskie na zewnątrz, a w środku są białe po prostu, a ja sobie kupiłam taką perłową, ona od razu robi fajny kolor i no i fajnie też nawilża, także któraś z kolei, my się zaraz wybieramy, to będę musiała uzupełnić zapasy, bo nie mam już totalnie. A sobie zrobię jedną zdjęcie albo coś nagrasz? Gdzie? No, w Milenium. No coś tam pewnie ponagrywamy, nie? Będziemy coś wybierać. Dobra, ale będzie fajny dzień, co nie? Co mamy jeszcze w planie? Kupić buty i zjeść lody. Kupić buty i zjeść lody, ja się nie mogę. Dobra, idę wypić tą kawę. Bez nam tutaj pięknie zakwitł w tym roku. Wprawdzie mamy go przed domem, tak przed ogrodzeniem, ale pachnie, słuchajcie, czuć w całym ogrodzie. No. A nie w całym, tak. Czyli tam to już nie czuć. No tam nie czuć, no ale u nas w ogrodzie czuć, prawda, Mikołaj? Dobra, no ale pachnie przepięknie. Jak się pięknie świecą. Takie budki kupiliśmy dla Mai. Lucek idzie. Idzie Lucek. Chodź Mikołaj, pokaż twoje buty. Chodź tutaj do mnie. Takie dla Mikołaja z NASA. Też są świetne. Super? Zadowolony jesteś? No to dobrze. Wróciliśmy już na górę z powrotem do domu. Jak widać, pandy mi tutaj towarzyszą. Grzeję zupę. Fajnie mieć zupę gotową, słuchajcie, w słoiku cukiniową. Zrobiłam wczoraj bardzo dobrą, z mascarpone zamiast śmietanki, także fajna sprawa. Najważniejsze, że buty kupione, słuchajcie, pando, żebyś mi tutaj w kadr za bardzo nie wchodziła. Najważniejsze, że buty kupione, wiecie, ja wolę kupić tak normalnie w sklepie, stacjonarnie, żeby były przymierzone, bo różnie to bywa. Ale jeszcze przy okazji wstąpiliśmy do Ekszyna, to Wam od razu pokażę też, co wzięliśmy. Trzeba było uzupełnić wkłady do kleju, tego na gorąco. Wzięłam chusteczki. Te chusteczki, powiem Wam, w Ekszynie są bardzo fajne.
Ja często używam chusteczek takich zwykłych, ponieważ zakładam sobie soczewki kontaktowe i jak umyję ręce, to nie chcę, wiecie, ręcznikiem wycierać, żeby mieć te paprochy takie na ręce. Dlatego osuszam sobie zwykłymi chusteczkami, te są bardzo fajne, bo nic nie pylą. Podobnie jak ten ręcznik papierowy z Ekszyna, on też jest fajny, bo też właśnie nic nie pyli. Także te chustki, powiem Wam, one kosztują 5 i coś. Tu jest 200 sztuk, naprawdę są bardzo fajne. I wzięłam też dzisiaj ten płyn do naczyń, o którym słyszałam dużo dobrego, a jeszcze nigdy go nie kupowałam. On kosztuje niecałe 4 zł. Tutaj go jest, ile go tutaj jest? 0,5 litra. Także zobaczę, sprawdzę, czy on będzie się fajnie sprawował. I mam jeszcze takie te patyczki kosmetyczne normalne. Tu jest 300 sztuk, więc też dobra. No i tyle w sumie tak z naszych zakupów. To, co najważniejsze, kupione. Dobra, wracam do zupy, a potem się bierzemy za muffinki. Tak, pani Pando? Tak. Dobrze. Druga panda też jest? Też jest, oczywiście. Dwie pandy dalej ulubione. Dobra, ale Mikołaj... No, daj. Później to rozłożycie, dobra? Słuchajcie, dwie szklanki mąki musimy tutaj wrzucić. Uważaj, żebyś tego nie rozlała. Dwie szklanki mąki to są 4 takie miarki. I zaglądamy do środka po około 30 minutach. Tak 27 czy 28 się piekły. Pięknie wyglądają. Jeszcze w środku są takie płatki czekoladowe. Teraz poczekamy, aż przestygną i będziemy jeść. Od razu Wam pokażę, póki mam ciszę w domu, bo wyszli do ogrodu. Wczoraj zaczęliśmy taką rampę dla Mikołaja. To jest oddzielnie. Dzisiaj Tomek jeszcze dokończył tutaj resztę. Słuchajcie, z tektury za 0 zł. Pracy przy tym było trochę, ale się udało. On teraz sobie jeździ tym swoim, tam widzicie, o, fingerboardem. No i jest zachwycony. Ja jeszcze nawet dzisiaj robiłam z papieru takie pachołki, bo już też byliśmy o mało co kupienia takich, ale stwierdziłam, że o nie, mowy nie ma na kolejną rzecz, która będzie za chwilę gdzieś tam stała, więc tak domowym sposobem mamy taką zabawkę zrobioną. Wskakujemy, moi drodzy, w nowy dzień, w nowy tydzień nawet, bo skończyłam nagrywanie na sobocie, a dzisiaj jest poniedziałek rano i ja właśnie sobie przygotowuję śniadanie, będę robić grzanki. Wy stoicie tak trochę dziwnie, wiem, że mnie tak widać od dołu tak jakby, ale słuchajcie, rozwaliłam kolejny statyw. Po prostu mi pękł, jak chciałam go odpowiednio tam sobie nachylić, taki, wiecie, zwykły, tam kupiony kiedyś w Ekszynie, także to już był drugi. Powiedziałam, że już nie będzie do 3 razy sztuka, tym razem sobie kupię jakiś fajniejszy, taki bardziej stabilny, więc na razie mam jeszcze taki inny statyw i on właśnie tak wygląda, że muszę go na czymś ustawiać, także jak coś, to stoicie jeszcze teraz dodatkowo oprócz statywu na pudełku z muffinkami. Także całkiem myślę, że będzie Wam słodko z tego powodu. Muffinki wyszły bardzo dobre, te, które tam widzieliście w filmie. Taki zwykły, podstawowy przepis, z którego ja zawsze korzystam. Nic takiego szczególnego, po prostu dosypaliśmy tylko jeszcze do środka takie płatki czekoladowe i wyszły naprawdę bardzo dobre i tam jeszcze w tym pudełku chyba, nie wiem, jedna albo dwie
zostały na dzisiaj. Bo jakoś tak, no nie wiem, nie zamroziłam tej reszty, która została, więc jeszcze sobie dojemy. W razie czego zawsze można jeszcze ją, wiecie, odświeżyć na przykład w piekarniku na chwilę, czy tam w mikrofali, jak kto woli. Ale myślę, że najlepszą metodą jest zamrozić i wtedy jest naprawdę po odmrożeniu tak, jakby była świeża. Dobra, moi drodzy, tu mi już szumi piekarnik. Za oknem u nas dzisiaj pada deszcz totalnie. Chociaż miał padać tylko rano, tak przez jakiś niewielki czas, ale po prostu jest co chwilę jakaś zlewa. Wczoraj wieczorem też zaczęło lać i to tak porządnie i wiać, że aż nam przewróciło taką tą huśtawkę na ogrodzie. No ona jest lekka wprawdzie, to od razu, wiecie, się przechyliła przy pierwszym lepszym podmuchu. Dobra, to ja sobie tutaj teraz coś przygotuję na śniadanie i za chwilę się znowu z Wami połączę. Śniadanie gotowe. Siadam, zjadam. Dzisiaj jeszcze sobie dorzuciłam właśnie kiełki brokuła. To tutaj to sianko. No i jest polane wszystko olejem lnianym nawet. No więc będzie zdrowo, kolorowo, fajnie. Grzanki do tego chrupiące. Siadam i jem. Siadam jeszcze teraz z kawką na chwilę. Dzisiaj to ja w sumie tylko tak, wiecie, przychodzę, żeby dokończyć tego vloga, takiego bardziej sobotniego. Chcę go po prostu zmontować tak, żeby był na jutro gotowy, więc dzisiaj już nie będę całego dnia nagrywać. Zresztą też tak nie bardzo mam co, szczerze mówiąc. Więc nie będę tutaj nic robić na siłę. Mam dzisiaj gotowy obiad, bo rozmroziłam sobie gołąbki i zrobię tylko do nich sos pomidorowy i to będzie tyle. Nie wybieram się dzisiaj na żadne zakupy. Na razie dojadamy to, co jest w domu, żeby się nam nic nie popsuło i tak dalej. No, weekend nam minął całkiem fajnie, powiem Wam. Wczoraj nic nie nagrywałam totalnie, zrobiłam sobie taką przerwę niedzielną, a my się wczoraj tak w ogóle wybraliśmy z dzieciakami do takiego nowego miejsca, bo w ogóle planowaliśmy co innego. Pojechaliśmy gdzie indziej, pojechaliśmy do Fly Park, do takiego parku trampolin. Zaraz tak po śniadaniu dzieci, bo my nawet nie jedliśmy nic z Tomkiem tak rano, więc pojechaliśmy tam i słuchajcie, no przyjechaliśmy na tę godzinę, w której już powinno być wszystko otwarte. Była nawet informacja na ich fanpage'u, że mają takie zajęcia dla dzieci właśnie rano o 10 z takim animatorem. No a przyjechaliśmy i słuchajcie, pocałowaliśmy klamkę, ale okazało się, że była jakaś awaria drzwi, bo ja tam dzwoniłam jeszcze z parkingu do nich, nikt nie odbierał telefonu, no i po prostu pojechaliśmy z powrotem. No i dostałam telefon od pani, że właśnie taka była sytuacja, że była awaria drzwi i nie było się jak tam do nich dostać, chociaż podobno jest gdzieś drugie wejście, ale my tego wejścia gdzieś tak, nie wiem, nie znaleźliśmy. Tomek tam chodził, obchodził, ale no trudno, wsiedliśmy w samochód i słuchajcie, ja sobie tak pomyślałam, że widziałam kiedyś, wyświetliła mi się na Instagramie chyba reklama takiego miejsca, które nazywa się Jungle Park i pojechaliśmy właśnie tam i okazało się, że to było też super fajne miejsce i dzieci były bardzo, bardzo zadowolone.
Ja tam nic nie nagrywałam, wiecie, bo było tam dużo innych osób, tam były też jakieś urodziny chyba organizowane, o ile pamiętam, więc już tam nie chciałam biegać tym telefonem. Zresztą wiecie, no sala zabaw jak sala zabaw, natomiast fajnie zorganizowana, tak w stylu dżungli, takim właśnie afrykańskim stylu, tam były różne takie, wiecie, zwierzęta, takie oczywiście no sztuczne, ale fajnie, takie odgłosy, jak właśnie w dżungli. I były też trampoliny, taka w ogóle oddzielna sala z trampolinami, więc no wiadomo, Maja z Mikołajem byli po prostu zachwyceni tym miejscem. I fajna też rzecz jest tam taka, że jest taka oddzielna mała salka dla maluszków, takich od 0 do 4 lat tylko i wyłącznie. Nikt starszy tam nie może wchodzić, to jest taki olbrzymi, ale naprawdę olbrzymi basen z kulkami. I tam w tym miejscu też są jakieś zabawki, i jest taki olbrzymi taki monitor, gdzie można też taki interaktywny. Tam wiem, że tam ktoś rzucał tymi piłeczkami właśnie w ten ekran, żeby tam gdzieś trafić do celu. No fajne takie miejsce, bardzo jasne, bardzo takie spokojne, z jakąś taką cichutką, delikatną muzyczką, żeby tam, wiecie, małych też dzieci nie rozpraszać jakoś zbytnio. Naprawdę fajne miejsce, a dla tych starszych właśnie ten małpi gaj, słuchajcie, z tymi wszystkimi siatkami, drabinkami, zjeżdżalniami i tak dalej, więc fajne miejsce. Pobawili się tam, słuchajcie, ta godzina to im tak zleciała, jak z bicza strzelił, a wyszli po prostu stamtąd tak ubawieni, upoceni, że naprawdę, no, widzę, że trzeba czasem brać ręcznik ze sobą. No, ale fajnie był, fajnie spędziliśmy czas, to znaczy, no oni spędzili czas, bo my wiadomo, tylko tam siedzieliśmy, no, ale jakoś tam niedziela minęła, fajnie, a dzisiaj wkraczamy w nowy tydzień, także ja Wam życzę fajnego tygodnia, miłego, udanego, nie wiem, czy będzie ciepły, bo u nas się nie zapowiada na nic ciepłego, ma być jakieś tam 12 stopni max chyba w porywach, więc trochę się ochładza, natomiast deszcz też się przyda, słuchajcie, zbiorniki się nam napełnią, zwłaszcza ten nasz olbrzymi już wkopany zbiornik, on już jest prawie pełny, więc jak jeszcze do niego doleję, to już w ogóle będziemy mieć full wody, no i jeszcze dwa dodatkowe zbiorniki na deszczówkę przy altanie. Także wiecie, w tamtym roku pamiętam, że w lecie było tak dość długo sucho, i my po prostu tak już wylaliśmy tą całą wodę z tych zbiorników na nasz tutaj ogród, zwłaszcza na ten warzywnik. No i później było kiepsko, także teraz będziemy mieć na pewno zapas wody, więc fajnie. Dobra, idę jeszcze zaraz podlać moje pomidorki, które stoją na parapecie, bo wczoraj ich nie podlewałam, a dzisiaj mi koleżanka przysłała zdjęcia swoich różnych upraw. Także ma tego sporo też, no ja tylko ten jeden parapecik, ale reszta gdzieś tam będziemy siać, jak już będzie miejsce na to, bo jeszcze Tomek musi tam zrobić na ogrodzie po prostu takie, wiecie, grządki, takie jakieś drewniane ogrodzonka małe, żeby można tam coś było posadzić, posiać, posadzić, bo na razie to tak tylko wszystko jest, wiecie, trawa pomalutku sobie rośnie, no i tak pomału odbudowujemy ten nasz ogród, no ale jeszcze trochę czasu z tym jeszcze zejdzie. Dobra, to kochani, ja dopijam kawę. Z Wami się już żegnam. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Postaram się na piątek nagrać Wam jakiś taki bardziej motywacyjny film z różnymi domowymi sprawami, porządkami, jak to u mnie przeważnie bywa. No, dzisiaj to właśnie tak trochę na spokojnie, no i w ogóle w ten weekend, w ogóle jeszcze wczoraj tak Wam powiem, że mieliśmy taki czas obydwoje z Tomkiem, nie wiem, czy to było przed tą taką ulewą, gdzie ta pogoda się zmieniała, taka nas jakoś, jakaś niemoc ogarnęła i mnie i Tomka, tak się nam po prostu nic nie chciało, słuchajcie, tak się zmuszaliśmy trochę do różnych tutaj rzeczy, żeby zrobić, żeby tam, wiecie, dzieciarnie wykąpać i tak dalej, przypilnować ze wszystkim, że po prostu, no, chodziliśmy, wiecie, jakby nas ktoś po prostu walnął w głowę i nie wiedzieliśmy, co się dzieje, nie wiem, nie wiem, co się działo, czy to była sprawa pogody, czy co. W każdym razie trzeba jakoś w ten nowy tydzień teraz ruszyć z kopyta, nie ma co, wiecie, siedzieć, także ja też tutaj zaraz
kończę kawkę, zmontuję Wam ten film, żeby on był już na jutro gotowy, coś tutaj w domu też porobię. No trzeba się jakoś rozkręcić, nie ma co, póki jeszcze mam czasu trochę, zanim pójdę po moje towarzystwo odebrać ich z przedszkola, to jeszcze coś trzeba podziałać. Dobra, moi mili, dobrego tygodnia Wam życzę i widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!